Hubert, podczas meczu w Zabrzu byłeś nieobecny. Teraz wróciłeś już do normalnych treningów z zespołem. Czy po twojej kontuzji już nie ma śladu? Oczywiście, że już nie ma śladu. Tydzień, który mieliśmy spędzony w Białce na mini zgrupowaniu, pozwolił mi na to, żeby dojść do pełnej sprawności. Zagrałem 40 minut w sparingu z Koroną Kielce, także wszystko jest w porządku. Nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby zagrać w sobotnim spotkaniu. Właśnie wracając do tego sparingu z Koroną Kielce, podczas przerwy na reprezentację wykorzystaliście ten czas bardzo dobrze, potwierdziliście swoją wysoką dyspozycję strzelecką, 4 gole strzelone w tym meczu. Powiedz mi, może uda się pójść za ciosem i przełożyć właśnie ten wynik sparingowy na mecz sobotni z Termaliką i po raz pierwszy wygrać w tym sezonie na własnym stadionie? No właśnie, dobrze to powiedziałaś i my wszyscy w zespole chcemy to przełożyć na mecz ligowy, bo tych punktów u siebie naprawdę mamy bardzo mało zdobytych. Żeby nie te wyjazdy, to pewnie byśmy byli gdzieś z tyłu w tabeli. A tak na razie plasujemy się na podium, z czego się bardzo cieszymy, choć wiemy, że jeszcze sporo pracy przed nami. No a przede wszystkim spotkaniami u siebie musimy nadgonić, nadrabiać, zdobywać te punkty, żeby myśleć o tej ósemce. Termalika w tym sezonie spisuje się w kratkę. 3 zwycięstwa, 4 porażki, no ale potrafią też zaskoczyć, jak na przykład w meczu z Lechem Poznań pokonali mistrza Polski. Czego wy się spodziewacie po nich? Czy cokolwiek nas spotka w sobotę ze strony Termaliki, na pewno to będzie ciężkie spotkanie. Wiemy, że drużyny, które przyjeżdżają do nas, nie grają otwartego futbolu i dlatego my będziemy się skoncentrować na ataku pozycyjnym, czyli to, co lubimy, to, co potrafimy grać i przede wszystkim musimy strzelać bramki, bo za mało rozpieszczamy kibiców w Krakowie, dlatego no, te treningi, które były i w Białce i teraz w tym tygodniu, są dużo poświęcone na właśnie wykończeniu akcji, na stwarzaniu sobie tych sytuacji. Miejmy nadzieję, że w sobotę będzie na to przełożenie.